Na ten dzień czekali z pewnością wszyscy Tarnogórzanie, zarówno ci podróżujący komunikacją autobusową, jak uczestniczący w ruchu drogowym naszego miasta. Przystanek Europa ruszył z nowoczesną pompą. Mamy nowy, funkcjonalny, bezpieczny, estetyczny, można by tu wiele, wiele jeszcze wymieniać epitetów, piękny obiekt w naszym mieście. To już idziemy do Unii, no to już z postępem, piękny. Trzeba powiedzieć, że piękny, nowoczesny. Mi się podoba, jest super nowoczesny. Myślę, że wszystko będzie świetnie tutaj współgrało, autobusy super będą podjeżdżały. Podoba mi się. Są tutaj dokładne rozkłady, nie dość, że na piśmie, to jeszcze wyświetlane. Wszystko jest przewidziane, nawet w razie opóźnienia mamy informacje. Tarnowskie Góry nawiązują do XXI wieku. Obiekt jest współczesny, jest rewelacyjnie przygotowany technicznie. I dziś, choć możemy cieszyć się nowym, praktycznym i estetycznym dworcem, wciąż wspominamy początki projektu. Na początku związek był w bardzo trudnej sytuacji, w roku 2007. Jak tylko się pojawiła informacja, że będą takie działania dotyczące transportu publicznego, to wtedy zdecydowaliśmy się na zaryzykowanie i zlecenie koncepcji tego dworca. Jak tylko się pojawiło ogłoszenie, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego przyjmuje wnioski na właśnie to zadanie związane z transportem publicznym, to ten wniosek został przez Agrotur opracowany w oparciu o tą koncepcję, został ładnie napisane studium wykonalności i złożony w terminie. Wspominaliśmy moment, jak spotkaliśmy się na początku roku 2011 przypadkowo w Warszawie, rozmawiałem z marszałkiem o tym projekcie i pamiętam, jak marszałek, patrząc głęboko w oczy, spytał, czy bardzo ci zależy na tym projekcie, czy tak trochę. Na szczęście powiedziałem od razu, że bardzo. I bardzo dobrze się stało. Dotacja przyspieszyła budowę i otwarcie. Telewidzowie telewizji Warek z pewnością pamiętają moją wypowiedź, kiedy otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę tego dworca. Wtedy rzekłem do kamery, że jestem szczęśliwy. Dziś jestem szczęśliwy, że udało nam się zadanie pod nazwą Przystanek Europa doprowadzić do końca. Teraz Tarnowskie Góry nie mają na co narzekać. Niegdyś jedno z najbrzydszych miejsc w powiecie dziś błyszczy w naszych oczach. O, no bez porównania. Teraz jest super. Przestrzeń jest dość obszerna i nie tak jak wtedy było, nie? Że nie było kaj stanąć, a teraz autobusy już w końcu będą miały swoje miejsce, nie? Bo i Łabańce, i Krótkie tu będą stoły, to nie będzie problemu teraz. Trzeba jednak przyznać, że prócz wyglądu nowy dworzec ma inną, cenniejszą zaletę. Bezpieczeństwo w obiektywie 36 kamer. Monitoring to jest kolejny policjant, można powiedzieć w takim cudzysłowiu, który usprawnia pracę policji poprzez to, że policjant ma podgląd, poprzez to, że policjant może odtworzyć to nagranie, dotrzeć do sprawcy, ale z drugiej strony w pewnym zakresie usprawnia pracę na terenie dworca, jak i również dąży do tego, żeby ubezpieczyć na terenie tego dworca. 18 miesięcy czekaliśmy na obiekt godny unijnych standardów. Dla jednych te półtora roku było zwieńczeniem długoletniej ciężkiej pracy. Dla każdego, kto kiedykolwiek prowadził jakieś inwestycje, czy mniejsze, czy większe, no to rozumie to uczucie, że nagle pojawia się, materializuje się idea, która była, czy ziarno, które zostało tam zasiane kilka lat temu. Także to jest wspaniała chwila dla nas wszystkich, dla burmistrza Czecha, dla mnie, dla pozostałych wójtów burmistrzów, dla przewodniczącego związku. To jest takie wielkopomne dzieło, które po nas zostanie. Człowiek już tyle lat w tej komunikacji siedzi i zawsze tak trochę byliśmy pod kreską, a teraz to jest ten czas, że pewne decyzje, które zostały wcześniej podjęte, zaczęły procentować na efekt widać. 20 milionów złotych wydaliśmy na budowę tego obiektu. Dlatego użytkujmy i szanujmy. Korzystajmy z tego dworca efektywnie, ale korzystajmy z tego dworca w taki sposób, żeby następne pokolenia mogły z niego korzystać również.